Dzień dobry, witajcie. Kolejny dzień mojego wyzwania. Rusz się nie ruszając. Wiele już osób wie, na czym to polega, że można też tak ćwiczyć, nie ruszając się. Dzisiaj ze mną bardzo nietypowy gość. Chciałem powiedzieć, że można się wykoleić. Można, można. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Krzysztof Płystek, stacja Muzeum Sochaczew. Jestem przewodnikiem, a także renowatorem. No i związany jestem z koleją od 35 lat. Wspaniale, to ładna, to jest okrągła teraz rocznica. No to będzie okrągła rocznica jubileuszowa, 35-lecie w przyszłym roku. Także troszeczkę na tej kolei popracowałem. Dokładnie. I tak jak się dowiedziałem tutaj, właśnie od pana Krzysztofa, że często kolejarze się borykają z tym, bo jest to praca siedząca. No niekoniecznie, nie zawsze, nie? Nie wszyscy, ale siedząca też, tak jak maszyniści przykładowo, prowadzą po kilka godzin lokomotywę, także jest to obciążenie niektórych partii ciała, na przykład kręgosłupa. No a... tak, bo konduktorzy więcej chodzą, ale też i... Tak, konduktorzy to no, nogi na pewno, no i kasowanie tych biletów, także obciążenie nadgarstka. Ja już się dowiedziałem, że to jest jeden ruch tylko takiego. Tak jest. Co prawda to już zabytkowe kasowniki, takie jak my tutaj mamy, możemy zademonstrować. Teraz mamy już elektroniczne, ale my w muzeum jeszcze używamy takiego kasownika. Także nadgarstek pięknie pracuje. Przystąpmy do ćwiczeń. Krzesło mamy takie niestety obrotowe, ale kolejarze chyba też często takie mają. No właśnie, ja dziś w pełnym mundurowaniu do tych ćwiczeń. No, pokazujemy, że można właśnie wszędzie. Zróbmy sobie lekką rozgrzewkę od takiego, tak, nogi trochę bliżej i tak jakbyśmy maszerowali w miejscu, czyli lewa noga, prawa noga, lewa noga, prawa noga, lewa noga, prawa noga, lewa noga, prawa noga, lewa noga, prawa noga. Bardzo dobrze, że od razu pan tak sam... prostuje od tak, tak, właśnie to jest to. Lekko wciągnięte łopatki, bardzo dobrze od razu czujemy i oddychamy pełną piersią, nie zapominamy, żeby był wdech, wydech. Oddychamy nosem, wypuszczamy oczywiście uszami. Tak. Wdech, też dotleniamy. Wydech. Teraz dołączmy do tego jeszcze ręce. W ten sposób, dokładnie. I tak przód i tył, taki właśnie taki ruch. Jakby i już można się powiedzieć... lepiej czuję, proszę szanownych państwa. To jest jakby tak. Z tych kilka ćwiczeń. Taka lokomotywa. Dotlenienie płuc już lokomotywa, jest na pewno lokomotywa, tak dokładnie, jest. Lokomotywa. Jak skończyliśmy tą rozgrzewkę? To proszę o wyciągnięcie rąk do góry i zrobimy trochę skłonów. Też nogi mamy tutaj tak właśnie wyciągnięte, ale żeby nie było tak łatwo, to będą skłony przeciwległe, czyli do tej nogi, prawa ręka do lewej nogi. Całe, obydwie tak. Tak. Mięśnie dokładnie. Brzucha. Dokładnie, mięśnie brzucha, ale te skośne. Te skośne, które skośne. Często są zapominane. Te poczne, a one te odpowiadają za... One za cały w ogóle nasz tutaj korpus, za zatrzymanie boczne, właśnie sylwetki, one zaczepiają się w ogóle od kręgosłupa, te mięśnie boczne. Że... Czujemy trochę takiego tak, napięcia. Czujemy. Tak. Właśnie dobrze, właśnie to jest, dobrze czujemy, jak zaczynamy czuć brzuch. Dobrze. Stajemy i jeszcze jedno ćwiczenie. To jest, podnosimy ręce do góry, ale właśnie tak w ten sposób i będziemy jakby przesuwać się w tą stronę takim ruchem okręta. Falujemy. Tak, dokładnie taka fala. Falujemy. I cztery. I oddychamy. I pięć. I sześć. Już czuję, że mam pojemność. I osiem.